Witajcie 2 sierpnia 2023 roku około godziny 16. Siema. We wszystkich sportach i ogólnie aktywnościach fizycznych, tym bardziej tych ekstremalnych, jest takie coś, że powinno się rozmawiać o wypadkach. A wiem, że mój kanał śledzi dużo podobnych do mnie właśnie ludzi, co czasami lubią wyjść poza strefę komfortu i trochę zaryzykować. Oczywiście wszystko z głową. Więc skoro wy to oglądacie, no to ja nagram to i właśnie poruszę temat pewnego wypadku, do którego ostatnio doszło w Hongkongu. 30-letni człowiek zginął w Hongkongu, spadając z 68 piętra i podobno dramat był gruby. Niestety w sprawie śmierci Remiego nie wiem więcej niż te wszystkie media, które jedne od drugich kopiują i piszą to samo, ale jako taki właśnie czynny, aktywny i dość rozpoznawalny przedstawiciel branży rooftopingu w Polsce, no to mogę coś powiedzieć na ten temat, wydaje mi się. Także powiem. Powiem, że historia jego śmierci to wygląda jak spektakularny dramat. Media napisały, że on wspinając się po oknach w pewnym momencie zaczął walić w szybę, bach, 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 i prosił o to, żeby go wpuścili do środka. Nikt tego nie zrobił, nikt go nie wpuścił do środka. Pisało też w necie, że pani pokojówka to widziała właśnie z wewnątrz budynku i zadzwoniła na policję, bo się wystraszyła. Podobno okna tam nie szło otworzyć, bo nie zawsze można otworzyć okno, tym bardziej w hotelach i tych takich największych drapaczach chmur szklano-stalowych, no to tam się nie otwierają okna. Montparnasse jest starym wysokościowcem, kiedyś inaczej się budowało, dlatego tam można okna otworzyć. Zresztą pewnie co kraj to obyczaj, co wieżowiec to inna rozkmina, ale no, tam nie można było okien otworzyć i on nie dało się otworzyć okna i on spadł. Tyle wiem. Być może ktoś był tam razem z nim, ale kompletnie nie ogarniam jakby sceny w Hongkongu. Nie wiem, kto tam jest i co tam się dzieje ogólnie. W sensie sceny rooftopowej, nie? Bo pewnie na Instagramie można by znaleźć setki jakichś właśnie profili rooftopowych z Hongkongu, bo tam jest taka mekka, można powiedzieć, tego rooftopingu. To było kilka dni temu, chyba 3 dni temu to było. Mnóstwo ludzi w tej sprawie do mnie napisało, bo media trochę poprzekręcały fakty, jak zwykle, te różne właśnie takie duże rozgłośnie. Dobra, nie będziemy tu lecieć po nazwach, ale jedna czy nawet dwie takie duże rozgłośnie użyły mojego zdjęcia, na którym razem z Alanem Robertem, z Leo i z Alexisem wspinałem się na Total i oni tym zdjęciem świecili i dając do tego taki opis z cyklu Hongkong, Remi Lucidy nie żyje, słynny wspinacz spadł z 68 piętra. Zapukał w okno z prośbą o pomoc, po chwili spadł z 68 piętra. Wspinał się na najwyższe budynki świata, Francuz spadł z 68 piętra. Powiem wam, włos się jeży na głowie, czytając takie rzeczy. Jakbym widział taki nagłówek, a nie byłoby do tego żadnego zdjęcia, no to wiecie, co by mi od razu do głowy przyszło. Wspinał się na najwyższe budynki świata Francuz i spadł 68 piętra. No, też pewnie... Pewnie też pomyślelibyście o tym samym człowieku, nie? Właśnie o mistrzu tego sportu, który ciągle żyje i on jest właśnie... To jest człowiek pająk. To jest człowiek pająk, to jest wspinacz człowiek pająk. To jest człowiek pająk, który był kiedyś wspinaczem. Ja to, nie wiem, ja chyba wymyśla i napisza jakąś definicja postaci człowieka pająka.
Na Wikipedii chyba by to trzeba było napisać, bo często dochodzi do różnych pomyłek i czasami wystarczy, że jest wysoko i bez asekuracji i to już jest człowiek pająk. No moim zdaniem nie do końca tak jest. Moim zdaniem na miano człowieka pająka trzeba się trochę bardziej postarać. To trzeba wspiąć się na wieżowiec po oknach od ziemi do dachu przynajmniej 100 metrów. Wtedy można powiedzieć, że zrobiłeś coś na miarę człowieka pająka. Po jednej takiej wspinaczce na pewno się człowiekiem pająkiem nie zostaje. Ja ogólnie zrobił już parę wieżowców i różnych niebezpiecznych rzeczy, ale nadal za człowieka pająka się nie uważam. No dobra, może sprzedawaliśmy te takie koszulki z właśnie logiem pająka. No ale to, bo pytaliście i chcieliście takie koszulki, to zrobiliśmy. Oczywiście nie mam tu zamiaru umniejszać komuś, tym bardziej pośmiertnie. Ogólnie nie miałem nigdy okazji poznać Remiego. Trafiłem na niego, na jego Instagram dopiero po jego śmierci. No, czyli wczoraj byłem pierwszy raz na jego Instagramie. No i okazało się, że on mnie obserwował. On wiedział o moim istnieniu. Ja nie wiedziałem o jego istnieniu. No i szkoda, bo piątki już nie zbijemy nigdy, chyba że w niebie. Coraz bliżej nieba. Co ja to miał go dać? Że szkoda go, że go nigdy nie poznałem, że trafiłem na jego Instagram. Właśnie, to jest też ciekawe, że wejdziemy, pokażemy, że przybliżymy wam trochę postać Remiego. A oto i jest właśnie profil Remi Enigma. Wyobraźcie sobie, że przed śmiercią tu było około 5000 obserwujących, a po jego śmierci jest 38 tysięcy obserwujących. Podobno z pracami różnych wybitnych malarzy, twórców, artystów jest tak, że to jest nic nie warte, kiedy autor żyje. A kiedy autor ginie, to jego prace są warte miliony. No nie zawsze, ale pewnie znacie ta historia, że chyba Picasso tak miał, albo jakiś inny Van Gogh. No i to tak troszkę właśnie jest, tu tak trochę też podobnie się teraz wydarzyło, nie? Że miał mniejszy fame jak żył, a jak umarł, to miał większy fame. No i co tu widać? Remi Enigma opisał swój profil jako fotograf i że bazuje w Hongkongu. On dużo czasu spędzał ostatnio w Hongkongu, z tego co widać z tych zdjęć. Pewnie dlatego, że tam jest taka trochę mekka rooftopingu. Dużo ludzi tam właśnie lata do Hongkongu, żeby połazić po dachach. Bo i tu też trzeba właśnie, tu bych się chwila zatrzymał i spróbujmy odróżnić rooftoping od wspinaczki miejskiej, czyli od urban climbingu. Urban climbing, wspinaczka miejska, rooftoping, chodzenie po dachu. Dwie różne rzeczy, które mogą się łączyć. One się bardzo dobrze łączą, bo możesz wspiąć się na dach po ścianie, a później robić rooftoping. Ale jak nie wspinasz się na dach po ścianie, tylko robisz rooftoping, no to jesteś rooftoperem, a nie wspinaczem. Ja jestem jednym i drugim. Jestem wspinaczem miejskim i rooftoperem. A ze zdjęć Remiego Enigmy wynika, że on jest rooftoperem bardziej. No są tu jakieś różne wysokie drabiny. Tu jest jakiś komin na przykład. Tu jest maszt na szczycie jakiegoś wieżowca, podejrzewam. Ale moim zdaniem to jest w dalszym ciągu pod rooftoping podchodzi wszystko. Tu mało jest wspinaczki. To są takie... To jest pierwszy krok na drodze do stania się wspinaczem miejskim. Moim zdaniem taki bardziej ekstremalny rooftoping, kiedy już włazimy na te jakieś drabiny i czasami trzeba się gdzieś wspiąć więcej niż po schodach albo po szybie windy, no to jak już robimy takie drabiny, no to już trochę włazi w taki urban climbing, ale to jest jeszcze taka wprawka, bych powiedział, że to jest. Takie jakby podciągnięcie, a nie pełne podciągnięcie. Tak bych to trochę jakby mógł porównać.
że jeszcze trochę i w moim mniemaniu Remy Enigma stałby się wspinaczem miejskim. Ale nie udało się. Trochę niefajnie i niegrzecznie tak kogoś obgadywać po śmierci, mnie się wydaje, ale tak jak już godał na początku tego odcinka, że o wypadkach trzeba gadać, tym bardziej o wypadkach z branży. I ja myślę, że Remy jakby żył, to wybaczyłby mi to. On by mi to wybaczył, bo to jest też tak trochę ku przestrodze. Wiecie, zawsze jak ktoś ginie, to zapala się taka lampka, nie? Że o kurde, ale przecież ja też się wspinam po dachach i ja też mogę zginąć. No, to taka przypominajka, że właśnie wszyscy możemy zginąć, ja też mogę zginąć. Więc trzeba sobie to przypominać, że jesteśmy właśnie śmiertelni niestety. Tu jest takie zdjęcie, na którym bardziej widać jego jakby postać. Smutek i trwoga jest na tym zdjęciu. Jest taki trochę nostalgiczny ten Instagram. Często tak jest, że właśnie jacyś rooftoperzy, albo urban climberzy, albo base jumperzy, albo inni ekstremalni cyrkowcy, no to oni są właśnie smutni. A ten sport ekstremalny to jest sposób na poprawienie sobie humoru i na sprawienie, żebyśmy byli weseli. Kiedy się o tym dowiedziałem, że on spadł i że jest z Francji, no to byłem bardzo ciekawy, czy Leo go kojarzy i Alexis. Bo oni są właśnie z Francji, moje ziomy, właśnie wspinaczkowe ziomy, z którymi się wspinałem na wieżowce. No i zapytałem Leo, czy go znał i Leo powiedział, że nie znał go w ogóle. Alexis tak samo, nie kojarzył tego człowieka. Zapytałem też jednego z rooftoperów z Warszawy, Michaela F. I on też nie znał Remiego. Więc taki on był znany właśnie, bo też media, oni to trochę poprzekręcali. Chcieli zrobić taki spektakularny news. No bo wiecie, jak ginie ktoś znany, no to się lepiej klika, nie? A jak zginie ktoś nieznany, no to codziennie ludzie giną i się rodzą. Więc to, no nie o wszystkim się mówi, tak? Wszystko jest zajebiście przerażające. Symulatory wieżowców. Trochę się tu pozmieniało, jakieś kolejne projekty. Koszulki, one już znalazły swoich właścicieli. Zarówno ta koszulka z serduszkiem, właśnie namalowana w ramach projektu Moon Parnas. We wtorek widzimy się z Marcinem Jaworskim, który okazał chęć zapłacenia za tą koszulkę 11 tysięcy złotych. Ta koszulka poszła za 2600. No i te buty za 10 tysięcy złotych poszły. To już pewnie możecie wiedzieć z poprzedniego odcinka, ale teraz mam trochę więcej newsów w tym temacie. I poodzywałem się do tych ludzi, którzy zadeklarowali właśnie te wpłaty i jest dobrze. Oni to faktycznie chcą kupić za tyle pieniędzy, za ponad 20 tysięcy złotych. Także trzymamy się planu, sprzedajemy te ciuchy i przekazujemy na zrzutkę, na rehabilitację Michała właśnie z Bytomia. I kończymy ten odcinek już. Dziękujemy bardzo wszystkim, co wytrwali do tego momentu i zapraszamy na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że będzie bardziej wesoły, że będzie więcej dobrych wieści. Pozdro!